Witajcie widzowie, ja nazywam się Sajmek i witam was w kolejnym odcinku Minecraft Wyspa Mrozu. Trzeci odcinek już nagrywany pod rząd. I well widzowie, jesteśmy nadal w tym budynku, o którym już było wcześniej wspomniane. I cóż, jesteśmy teraz w nim, w tym budynku ogólnie. I jesteśmy teraz w tej części budynku, gdzie w holu głównym dokładnie. Czyli nadal jesteśmy w laboratorium i w miejscu, gdzie niestety winda już przestała działać. Kurna no, cały czas zapominam o tym. O, tak będzie dobrze. Tutaj jest jakieś przejście. Nie wiem, czy ono gdzieś prowadzi, ja nawet sprawdzę w razie czego. O, na wyjść. Na powierzchni prowadzi, okej. Sobie zapamiętam, że na powierzchni prowadzi. Nawet zrobię o tak. Czyli, że ktoś musiał się chciał się stąd wydostać zapewne. Dlatego ja to zostawię. I teraz tak, wezmę normal, tak jak miał być. I moi drodzy. Ja to chwilowo zamknę, albo nawet zrobię to nie w ten sposób, tylko zrobię coś takiego, żebym pamiętał. I zostawię tutaj pochodnie. O, będzie tak lepiej. I zostawię tutaj jeszcze pochodnie. A resztę będę musiał jakoś podpalić, no chyba, że znajdę żwir. Albo zapalniczkę. O nie! Ząbcio! Wiecie co? Na razie zostawmy to tak, bo bez zapalniczki to ja nic nie zdziałam. Nie, czemu ja musiałem się pozbyć zapalniczki? Dobra, jakoś może znajdziemy zapalniczkę i będzie okej. Dobra, to chwilowo zostawię to na easy. Ale moi drodzy, więc tak, ja to bym jakoś podpalił. To jest klatka schodowa. Dzień Dawida, Dawid i kości. No to ja to już wezmę o tym Dawidzie. Zrobię sobie kilka, a nie zrobię. Na razie nie będę robił pochodni, zostawię Dawid. I pierwszy mój pomysł to jest to, że... Więc, a tak, po pierwsze to witam was w kolejnym odcinku, a po drugie... Widzę, że tutaj coś się złego wydarzyło. Tutaj widzę, że na dole jest poziom kolejny. A, to nie jest poziom. Dobra, nic nie było. Dobra, wracając. Dawid, dzień pierwszy. Byłem w środku laboratorium zaledwie 20 sekund, gdy nagle od strony drzwi wejściowych nadciągnęła duża fala mrozu i śniegu. Tak się działo... To się działo tak szybko i niekontrolowanie. Czym prędzej zabiegłem do klatki schodowej i szczelnie zamknąłem drzwi. Jest mi bardzo zimno. Dobrze, że wziąłem ze sobą ten polar. Gdyby nie on, to zmieniłbym się w kostkę lodu. Muszę poszukać zapalniczki i spróbować zapalić lampion, a następnie poczekać na rozwój sytuacji. Jest godzina 19:57 dnia 14 lutego 2007 roku. Nadal przesiaduję w klatce schodowej. Próbowałem zmierzyć temperaturę powietrza na głównym holu, ale nie udało mi się tego dokonać. Jest tam niemiłosiernie zimno. Powoli zaczynam odczuwać głód. Jeśli nie znajdę niczego zdatnego do jedzenia, to będę zmuszony zapolować na myszy, których jest tu na potęgę. Z wodą nie mam problemów, gdyż mam niewyczerpalne źródło lodu i śniegu. Próbowałem skontaktować się z wieżą lotów, jednak nie otrzymałem odpowiedzi. Na zewnątrz panuje głucha cisza. Czy jestem tu sam? Dzień trzeci. Obudziłem się po 8 rano. Odważyłem się otworzyć drzwi, by badać laboratorium i okolice. To, co zaraz zrobię, może skończyć się dla mnie źle, ale jestem w żądnej wiedzy. Chcę wiedzieć, co tu się do cholery stało. Otworzyłem wrota. To, co ujrzałem, wywołało u mnie strach i niedowierzanie. Całe lotnisko i okoliczne lasy zostały pokryte grubą warstwą śniegu. Szyby znajdujące się na budynkach zostały wybite, a z krawędzi dachu zwisały sople. Andrew, Szymon i Mike, oni nie żyją. Zatem naprawdę zostałem tu kompletnie sam. Jestem wstrząśnięty, muszę jeszcze raz uświadomić sobie, co tu właśnie się wydarzyło. Po chwili kontemplacji zdecydowałem się ruszyć śladem Johnsona. Nie widzę aktualnie innego wyjścia z tej trudnej sytuacji. Nie znam tej wyspy, pracowałem tutaj zaledwie kilka miesięcy. Zanim stało się to wszystko. Dobrze, że stary John zostawił mi opis trasy na metro. Będzie mi łatwiej określić swoje położenie. Pozostaje przygotować się do tej tułaczki. Udaję się w kierunku katastrofy lotniczej, poszukam tam przydatnego ekwipunku i ocalałych. Okej, ale problem będzie już z szukaniem samego miejsca, gdzie doszło do tego. Może będą jakieś ślady samolotu zniszczonego. Miło by było. Okej, czyli tutaj już chyba więcej nic nie znajdę. No chyba, że uda mi się jakoś zejść na dół, w co wątpię. Jeszcze raz.
Ale jestem żadne wiedzy, chcę wiedzieć, co tu się dzieje. Pierwsze najważniejsze jest to, że gdzieś tutaj musi coś być, żeby... No, wiecie, jakieś... Nie wiem, może on tu zostawił jakieś wejście. Oj, muzyka z Minecrafta. Ja nie chcę muzyki z Minecrafta. O, teraz będzie lepiej. Zostawiłeś coś jeszcze, Andrew? Nic. Czemu jest muza z Minecrafta? Ja ją wyłączyłem. Czekajcie. O. Czekajcie, zobaczę, które te dźwięki to wydaje. Voice pitch? Nie, kurna. Wyszedłem przypadkiem z gry. A, kurna. Nie wierzę w to, co zrobiłem. Nie chciałem tylko wyciszyć. Nie chciałem słuchać tej muzyki. Nie jest potrzebna. Jest. No, wracając. Wszystko oprócz oczywiście muzyki. Nie włączać muzyki! O, dzięki. No i dobra, jest jedna sprawa. A to znaczy, gdzie jest karta? Bo miała być karta do... O! Chyba nie przejdę wszystkiego. Warto wiedzieć. Wracając. Karta. 6, 7, 1, 8, 2. 6, 7, 1, 8, 2. No. Bo chodzi o to, gdzie jest karta do tego. Do badawczej tej wieży. Ginąć! O nie! Dobra. Tam była chyba gdzieś notatka, co się stało z kartą. Dlatego jak najszybciej, ja szybko stąd spierdzielę tutaj. Tu się czuję bezpiecznie. List polecony, zapiska Andrew i... Dzień. Okej, to zostawiam, a resztę zostawiam. Tutaj zapiski Andrew. Dobra, zostawię to. Słyszę zombiaka, ale ja wolę uciec przed nim. No. O, no. Oj, no. 6, 7, 1, 8, 2. 6, 7, 1, 8, 2. Nie dostaniecie się! Aha, nie dostaliście się, dobra. Ja tu może teraz przeszukam wszystko. Zobaczę, czy jakiś notatek nie zostawiłem. Wiecie, człowiek... Dziennik Marka. Zapalniczko. Dziennik Marka. Jest to ostatni dzień, w którym postawię swoją drogę w tym magazynie. Sprzedam ten kawał dziadostwa za 40 tysięcy marek. Wybudowanie magazynu w tym miejscu było złym pomysłem. Patrzymy się tylko na jedną zaletę, jaka była okoliczne lotnisko i możliwe zarobki z depozytu. Na początku szło dobrze, jednak gdy kontrolę nad wyspą przejął ONB, wszelkie działalności w ich zasięgu zostały przez nich wykupione za korzystną cenę. W ostatnim momencie sprzedałem budowlę niezależnym jajogłowym i rzuciłem ten biznes. Za otrzymane pieniądze już niedługo wybuduje nowy magazyn kilkadziesiąt metrów za strefą wpływów ONB. Myśleli, że to oni mnie przechytrzą, a to ja ich przechytrzyłem. Evans będzie mógł mi podskakiwać. Mark. Już wiadomo, dlaczego ten. Okej, dobra. To już wiemy wszystko. Teraz tylko jedno ważne pytanie. Zapalniczka! O! Ała!
Już wiem dlaczego, to i poza tym, po pierwsze... Czyli okej, nie mogę zapalić. I ta zapalniczka nie działa tak, jakbym chciał, ale jak zrobię tak, nic. Czyli ta zapalniczka nie działa. Jak próbuję zapalić, to nie działa. To palić. Idę dalej to przeszukiwać. Może ja tu coś zostawiłem, bo było pokazane, że karta... Kurczę, mi to przeszkadza, ale ta muzyka była straszna. Coś tu zostawione zostało? A! Nie, spawn pointy zapomniałem. Fuck. Dobrze, że pamiętam, żeby tutaj... A może nie tutaj? Aha. Dobra, spawn point. Muszę sobie to gdzieś zapisać. W sumie zapisałem, że spawn point muszę wstawić. Zapominam całkowicie o spawn pointie, ale to była moja wina. Także następnym razem będę pamiętać, że spawn point. I przez spawn point to spawn point. Także szybko tutaj w tym budynku sobie postawię spawn point i szybko będę stąd spierdzielał. Jak najszybciej wręcz. Więc tak, spawn, czekajcie, spawn point. A, super, czyli muszę odpalić za każdym razem LAN, okej. Kreska, spawn point. Okej, jest dobrze. Za szybko muszę stąd spierdzielać. Przynajmniej miło wiedzieć, że... Znaczy, będę wiedział na przyszłość, że... Po pierwsze odpalać chyba za każdym razem muszę LANa, a po drugie muszę... jak najszybciej stąd spierdzielać do powrotu na lotnisko. Może dlatego karty nie mogłem znaleźć. Bo niby było, że karta jest potrzebna, dlatego może karty nie mogłem znaleźć, bo karta tak naprawdę powinna by się pojawić, ale jej nie było. Dobra, jest dzionek. Wezmę chwilowo, coś takiego zrobię, ale to tylko dlatego, bo muszę wrócić z powrotem do miejsca, gdzie zginąłem. Fuck. Powiem tyle. Fuck, 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 fuck. Więc szybko wracamy. I w międzyczasie muszę sobie zapamiętać. Bunkier sprawdzić. I miejsce katastrofy. No i na 6 jestem do wszystkiego na szczęście bardzo blisko, także jeszcze trochę. I tam dotrę. Ale naprawdę muszę sobie to zapisać gdzieś. Więc tak, muszę sprawdzić jeszcze raz ten sam budynek, te wszystkie budynki, czy gdzieś karty nie przegapiłem, bo jest szansa. Jest duża szansa, że gdzieś gdzieś ta karta jest. A ja po prostu nie byłem w stanie jej znaleźć. Dobra, katastrofa lotnicza. Nie wiem, gdzie jest katastrofa lotnicza, ale pewnie gdzieś może być w pobliżu. Dlatego ja się jeszcze przyjrzę potem. Szybko do góry, do góry, do góry. Jestem z powrotem. Dobra, teraz pytanie, czy gdzieś tutaj nie ma tak. Po pierwsze, czy coś tam jest? No oczywiście jest coś tam. Tylko oczywiście nie mogę znaleźć klucza. A klucz pewnie jest gdzieś w środku, dlatego ja tam szybko pójdę, tylko sobie wszystko poustawiam. I let's go, let's go. Znowu tam wchodzę. A, nie mogę tak tędy przejść, okej. Okay. Aha, pamiętam nas na pamięć kod, dobra. Albo gdzieś tutaj jest on klucz. Albo to jest po prostu tak, że niby coś tutaj niby jest, ale nie ma. Dobra, więc tak, wiadomość do Dawida, Johnson.
Okej, okay, czyli w laboratorium musi być klucz. Dobra, będę pamiętał. Miło wrócić i zostawiać notatki w tym miejscu, gdzie się je wzięło. Dobra, 97001. Czyli w laboratorium musi być. Ja szybko tam pójdę i poszukam. Czyli, że musiałem niedokładnie sprawdzić to miejsce, tak? Tu pisze? Laboratorium badawcze, tak. Czyli do laboratorium. I oczywiście mam tutaj przy sobie kod. I gdzieś tutaj musi być kod. Nie tutaj na pewno. Ale tutaj jest jakieś przejście. Ała. Moje uszy. Albo tutaj też nie ma przejścia, ale gdzieś tutaj musi być kod. Albo klucz dostępu. Tutaj to ja wiem, co tu było. Ale... Klucz. Szukamy wszystkie skrzynki po kolei. Jest poza tym tutaj mnóstwo pokoi, których mogłem nie przeszukać. Tutaj światło się świeci. Wejście do obserwatorium. Tutaj nic nie ma. Zawsze jest szansa, że o kluczu można było zapomnieć. Klatka schodowa, nic. Dawid tam było, że poszedł do ten. Do miejsca katastrofy lotniczej. Czyli wait, co? Nie ma? Nie ma klucza? Żartujecie sobie. Chciałem coś. Jak tam było? 67182. 67182. No nie no, musiałem coś. Albo może nie przegubiłem, może tak naprawdę klucz, o kluczu było zapomnione. Jest na to szansa. Wiecie co? Ja w razie czego. Wiem, że nie powinno się, ale po prostu tak dla. Czy tutaj powinienem w ogóle wchodzić? To jest najważniejsze pytanie. Powinienem, tylko oczywiście klucz. Albo nie mogłem go znaleźć, albo po prostu było o nim zapomniane. Dajcie znać w komentarzu, czy ja go. Czy on był ten klucz gdzieś tam w którymś pokoju, czy po prostu klucz został jakby. Jakby twórca zapomniał ten klucz postawić. Jeśli tak, to. Okej, okay, a jeśli klucza. A jeśli klucz na serio gdzieś tam był, nie mogę go znaleźć, to napiszcie w komentarzu, w którym miejscu. Bo to po prostu pomoże kolejnym osobom. No i jesteśmy. W kolejnej sekcji budynku. Apteczka. Pomiary wszelakie. Sprzęt do pomiarów, znaczy się. I nice, nice, nice. I jest skrzynka, oczywiście. Tutaj trzeba było wejść, tylko pewnie albo nie było klucza, albo jestem ślepy. Obie rzeczy są możliwe, dobra. 15, ok, zaczynamy od początkowej godziny do godziny później. O, i tak będzie dobrze. Lecimy po kolei. 12 lutego 2007, 15:23. Wysłana z awionetka, transportowana AA-87. Pilot, tu AA-87, proszę o zezwolenie na lądowanie. I halo, czy ktoś nas słyszy? Prosimy o pozwolenie na lądowanie na waszym lotnisku. Prosimy o natychmiastową odpowiedź. Za chwilę stracimy awaryjny zapas paliwa. Czy ktoś nas słyszy? Cholera, jasna, Pit. Zaraz padniemy. Mayday, mayday, tracimy wysokość. System massage. Choć chyba chodziło o message, tylko zostało napisane massage. Ja też chciałbym mieć massage czasami. Co? Descender has sent the coordinates. Okej. Okay. Error lack of signal. Error warning to low temperature. Czyli tutaj zaczęli tracić paliwo. I nagle 11 minut później zaczęła spadać temperatura. Mocno. Dobra. Koordynaty zostawimy. On poszedł na lotnisko, Dawid, więc będziemy wiedzieli, że tam gdzieś jest. I trzeba było do tego pokoju wejść, ale oczywiście albo ja coś spartaczyłem, albo twórca. Ale obstawiam, że prędzej ja, bo to, ja tak mniemam. Piętro 4, obserwatorium.
I gdzie była w ogóle ten 493? Niedaleko. Znaczy... Tak daleko, niedaleko. Zależy dla kogo. Dobra, idziemy. Skoro mamy koordynaty, to 493519. 493519, czyli gdzieś tam tą stronę. Mniej więcej. Przeskoczymy przez ogrodzenie. Dobra, nie da się. Lecimy szybko. 493519, okej. Okay. Więc tak naprawdę już jesteśmy w tym miejscu, teraz trzeba iść tylko w tą stronę. Napisało 493, okej, okay, czyli 393, musimy iść cały czas prosto, okej. Okay. To wszystko wyjaśnia całą sytuację. I teraz tędy. To by wyjaśniało, dlaczego tutaj jest taka ścieżka w sumie. Chyba dochodzimy na miejsce rozbicia. I proszę mamy, nasz kochany samolocik się rozbił w tym właśnie miejscu. Ale temperatura już zrobiła swoje. Halo? Ktoś tu jest? Raczej nie. Raczej bym wątpił, Szymonie. Ale może nie wiem, ktoś się... Nie zamrozł. Czyli koleś musiał albo wyjść z samolotu, albo... Nie wiem. What the fuck is this sound fucking? Nie wiem, co to był za dźwięk, ale... I'm kinda scared, you know? Dobra, Dawid, dzień czwarty, czyli możemy to schować i list polecony stacji ONB i zapiski. Albo zostawię, bo to było coś tam o bunkrze. Dzień czwarty, Dawid. Minął jeden dzień, odkąd wyruszyłem z terenu lotniska. Pomimo intensywnych poszukiwań nie udało mi się znaleźć niczego przydatnego w bagażu awionetki. Po samych pilotach ślad zaginął. Może im też udało się uchronić przed tym zimnem. Na razie pozostaje to tylko w sferze domysłu. Zbliża się wieczór, kieruje się w stronę lasu. Okej. Okay. I zapomniałeś, stary, powiedzieć, że zostawiasz pochodnie. Znaczy nie pochodnie, a te całe... O! Kto by się spodziewał? Okej, okay, dobra. Zostawiaj. Pójdę za tobą. Aż na kraniec ziemi. Może cię spotkam. Wiem, że w niektórych grach tak bywało, że... Znaczy w niektórych mapach bywało tak, że mogliśmy znaleźć NPC-ty, czyli tam... Ale chodzi mi ogólnie o, wiecie, o gości. I nagle spadły NPC-ty przy tym budynku. Nie wiem czemu, może coś tam jest, jakieś command blocki. Zobaczymy. Ale na pewno przydałoby się zmniejszyć render distance do 8. Może to coś zmieni. O jest! Czemu tak nagle spadły FPS-y w tym budynku? Dobra. Co to jest? Escold School. Okej, dobra. Nie będę się męczył z czytaniem. Ale tutaj widać ładny budynek. Szkoda tylko, że potrzebuję zapalniczki. Dzień piąty, Dawid. Zapadła noc. Jakimś cudem odnalazłem chatkę leśnika i niczym prędzej się w niej schowałem. Niestety w środku odnalazłem ciało gospodarza. Wygląda na to, że biedak zamarł z zeszłej nocy. To było przykre doświadczenie. Nad ranem zorganizowałem skromny pochówek. Spróbowałem poszukać kilku bryłek węgla, by móc tworzyć trochę pochodni. Szczęście mi dopisało, ponieważ w piecu pozostało trochę węgla drzewnego. Południe wyruszam dalej w podróż. W dalszym ciągu będę oznaczał drogę pachołkami z pochodniami na szczycie. Okej, okay, czyli że... Liczę na to, że ktoś tutaj... O, Kronika Alberta. Dzień jak każdy inny, kto by... Okej, okay. Zanim to zrobię, to ja z chęcią bym się jakoś ogrzał. Tylko oczywiście problem taki, że mi brakuje pochodni. Znaczy... wiecie, o co mi chodzi. Dlatego poszukam żwiru. Może gdzieś tu będzie żwir. A jak nie, to spróbuję go zebrać. Może się akurat tak trafi, że będzie żwir gdzieś. Jak to ktoś kiedyś mówił, nigdy nie traci człowieku nadziei. Okej, okay, tutaj już nic.
Bo nie chcę nic mówić, ale taka zapalniczka mi niczego niestety nie oświeci. Także najlepiej znaleźć tą, wiecie, fleet and no. Znaczy, wiecie, o co mi chodzi, dlatego zejdziemy niżej. Niżej. Jeszcze niżej, a znajdę żwir. Mogłem z kopalni wziąć żwir, tak teraz myślę. Czy ja trafię wreszcie na... Czy ja trafię na żwir, czy... Chyba nie trafię na żwir, będę go tak szukał chyba w nieskończoność. Dobra, daję spokój. Może gdzieś tutaj będzie. Dobra, okej, dobra, ja nie będę szedł dalej, bo ja chcę jeszcze chwilę tutaj pozostać, ale... Where the fuck is żwir? I zostało już 27 minut. Wszedłem. Dobra, where the fuck is żwir? Ale czemu to miejsce tak musi lagować? Czemu to miejsce? Co ty masz w sobie miejscu, że tak bardzo lagujesz? Dobra. A, powinny być teraz zębiaki. Szkoda tylko, że nie ma drewna. Znaczy, nie drewna, tylko żwiru. Dajcie żwir. O panie, ale żem się wystraszył. O! Jest kobel. Zamykam to. Koniec, ja tu nie siedzę. Ja tu nie siedzę. Ja tu nie siedzę. Jak to ktoś kiedyś mi powiedział, mierz wysoko, dlatego się zamknę tutaj od środka. Wiem, że to nie jest szczelne, ale wiecie, uchroni mnie przed zombiakami. A teraz pytanie, czy gdzieś tutaj jest żwir? Nie, to jest siebie, to żwir, proszę. Bądźcie tacy mili i dajcie żwir. Dajcie, please. Please. Chęcią bym wziął żwir, nie please. Nie wiem, tutaj tylko bez. Dobra. Ja to tylko dla zapalę, bo muszę się ogrzać. Jak się dom swajczy, to nie moja wina. Dobra, śpimy. Dobra. Okej, wyspałem się, mogę lecieć dalej. Słyszę pająki. Znaczy, chyba to pająki. Albo zombiaki, dobra, dlatego może ja stąd już spierdzielę i pójdę za... A, właśnie, notatka Andrew. Znaczy, kronika Alberta. Dzień jak każdy inny. Kto by pomyślał, że wczorajszy wybito... Wczoraj wybito bite 10 lat, odkąd tutaj mieszkam. Wydaje mi się, że minęło to jak jeden tydzień, a może i krócej. Fuck em up. Wydaje mi się, że minęło to jak tydzień, a może i krócej. Dzisiejszego poranka temperatura na zewnątrz spadła do minus 12 stopni Celsjusza. Myślę, że pozostanę w domu i posłucham dawnych przebojów z kaset, bo będzie lepszym pomysłem niż rąbanie drewna, które jest twarde jak kamień. Mimo wyrzucenia kilku szufelek węgla do pieca w moim domu nie zrobiło się ani trochę cieplej, aby nie była to wina mojego pieca. Nie chcę, by go znowu czyścić. Przeleżałem całe popołudnie w łóżku, jest tu tak cholernie zimno jak nigdy wcześniej. Mam nadzieję, że dożyję kolejnego poranka, chyba aż tak źle nie będzie. Albert. Łokie. Okej, widzowie. To chyba będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. No i cóż, udaliśmy się za naszym kochanym panem Dawidem, który okazuje się, że trafił do kroniki, znaczy... Trafił do domu naszego, do domu Drwala. I cóż, w tym odcinku, tutaj zakończymy naszą przygodę w tym odcinku. W następnym odcinku udam się dalej za Albertem, by dowiedzieć się, gdzie dokładnie się nasz chłopczyna udał i czy znajdzie na tej mroźnej pustyni ludzi.
Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję nie tylko na moim kanale, a na kanale Rembeksa i Astyna. Diakspo, jeśli chodzi o ich mapę. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!